Słuchajcie, NIOTOK, podcastu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Maria Usakowska. Literatura Belgii, czyli właściwie co i kto. Pytanie mogłoby się wydawać proste, jednakże gościni tego odcinka, profesor Judyta Zbierska mościcka pokazuje, że odpowiedź na nie jest zdecydowanie dużo bardziej skomplikowana. Opowiada o tym, dlaczego rok 1830 jest kluczowy dla historii Belgii i jej sztuki, jak tworzona była belgijska literatura narodowa, o jej micie nordyckim tożsamości oraz silnych związkach z pejzażem i wodą, które wynikają z jej położenia geograficznego. Profesor Zbierska mościcka przenosi nas do tego kraju deszczu, mgły i burz, który mimo niewielkich rozwiązań. Ma nam do zaoferowania wiele ciekawych postaci sztuki i literatury. Na koniec, jak zwykle w odcinkach skupionych na literaturze, moja gościnie poleca słuchaczom szereg wybitnych powieści. Profesor uczelni doktor habilitowana Judyta Zbierska-Mościcka jest pracowniczką w Instytucie Romanistyki. Doktorat obroniła w roku 2004, a w roku 2015 habilitację w zakresie literaturoznawstwa francuskiego opowieści belgijskiej w XX i XXI wieku. Profesorem uczelni została w roku 2021. Autorka wielu artykułów naukowych na temat literatury francuskojęzycznej Belgii i francuskiej literatury najnowszej, a w szczególności w obszarach takich jak tożsamość Belgii i jej związki z przestrzenią oraz związki literatury belgijskiej i malarstwa, a także poetyka i ekokrytyka. Członkini komitetu redakcyjnego kwartalnika Neofilologicznego oraz członkini zagraniczna komitetu redakcyjnego Belgijskiego czasopisma tekstil. W 2017 roku ukazała się książka, której jest współautorką. Belgiem być: fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej Belgii. W 2022 roku wyszła zbiorowa publikacja w języku francuskim, współredagowana przez nią wraz z doktorem Wiesławem Krokerem oraz Profesor Małgorzatą Sokołowicz, która gościła już zresztą w Niotok, pod tytułem Światy Ludzkie, Światy Nieludzkie Formy i Współistnienie. Wszystkich zainteresowanych historią i literaturą, a nawet poezją niekoniecznie tylko Belgii serdecznie zapraszam do wysłuchania tego niezwykle gęsto wypełnionego wiedzą odcinka. Miłego słuchania. Serdecznie witam profesor Judytę Zbielską-Mościcką w podcaście Wydziału Neofilologii. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o literaturze, ale na głównym planie pojawi się dzisiaj Belgia. I zazwyczaj w takich odcinkach o literaturze obcego kraju i o literaturze obcojęzycznej zaczynam od takiego osobistego pytania: jak to się stało, że zaczęła się pani zajmować literaturą belgijską? Trochę to było przerażające na początku, powiem szczerze, bo kiedy byłam młodą asystentką, dokończyłam studia, jakoś byłam przekonana, że Powierzy mi się ten teren, to pole, którym zajmowałam się przy okazji pisania pracy magisterskiej, czyli moja ukochana literatura XIX wieku, końca XIX wieku, symbolizm, a może naturalizm, bo jedno i drugie bardzo mi się wtedy podobało. No jak już było moje zdziwienie, kiedy pan profesor Henryk Hudak, ówczesny dyrektor Instytutu Romanistyki, powiedział: Okej, okay, dobrze, będzie, będzie literatura XIX wieku francuska, ale chcielibyśmy żeby w Instytucie pojawiła się również literatura belgijska, francuskojęzyczna. Również szwajcarska, francuskojęzyczna, tą szwajcarską, francuskojęzyczną zajęła się moja koleżanka, belgijską, francuskojęzyczną zajęłam się ja. No, więc to było dosyć duże wyzwanie, ponieważ, po pierwsze, biblioteka była bardzo słabo wyposażona i książki belgijskie zaczęły się pojawiać dopiero po jakimś czasie. Więc miałam dosyć mało środków na początku do tego, żeby się móc przygotowywać. Niemniej jednak, instytut o mnie zadbał, zadbał o studentów, książki się pojawiły, pojawiły się kontakty i to, co było na początku przerażające dla mnie, bo rzeczywiście zostałam wpuszczona na głęboką wodę, okazało się czymś wspaniałym, bo. To była naprawdę przygoda, odkrywanie trochę nieznanego lądu, no dla mnie nieznanego lądu, albo mało znanego lądu. I jednocześnie dość duża autonomia, więc to było bardzo interesujące dla młodej badaczki. I dzięki wspaniałej intuicji profesora Henryka Hudaka znaleźliśmy się na trzecim miejscu w pośród romanistyk polskich. Byliśmy trzeci w tych badaniach nad literaturą belgijską. Pierwszy był Lublin z profesorem Jerzym Falickim, wtedy żyjącym, ale to on właściwie rozpoczął studia nad literaturą belgijską w Polsce. A drugim ośrodkiem był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. I pan profesor Ryszard Siwek, nieżyjący już niestety, który wspaniale rozwinął badania nad literaturą fantastyczną belgijską, jedna ze specjalności Belgii, i pani profesor Janna Pychowska. Także to były te dwa ośrodki, które były pierwsze, i potem pojawiliśmy się my na początku lat 90., i, i do dzisiaj ta literatura jest u nas rozwijana, nauczana. Tak jak Pani wspomniała, zajmuje się Pani literaturą belgijską, ale w języku francuskim. I wydaje mi się, że rozmawiając o literaturze pisanej w języku francuskim, szczególnie w Europie, oczywiście nie można nie wspomnieć o Francji. Więc chciałam zapytać, jak. Postrzegała się literatura belgijska w odniesieniu do francuskiej? Czy jako pewnego rodzaju peryferium próbowała raczej się dostosować do niej, czy właśnie jakoś odciąć, odseparować? To jest bardzo zasadne pytanie, a odpowiedź jest bardzo trudna i złożona. Hmm. Może, żeby. Zacząć trochę, bo zapytała Pani o to, jak, jak Belgia samą siebie postrzegała, czy też jak literatura belgijska mhm. samą siebie postrzegała. Przytoczę taką anegdotę. To się zdarzyło w 1999 roku. Król Belgii ówczesny, Albert II, przyjechał do Polski ze swoją małżonką królową Paulą. To była oficjalna wizyta pary królewskiej w Polsce i wraz z parą królewską przyjechała do Polski grupa. Belgijskich deputowanych. Chodziło o uczczenie jakiejś okrągłej rocznicy kontaktów na różnych szczeblach i w różnych dziedzinach. W ramach tej wizyty król odwiedził Uniwersytet Warszawski. Ponieważ uczyłam już wtedy literatury belgijskiej, zostałam zaproszona, miałam ten wielki zaszczyt. I uczestniczyłam w spotkaniu pary królewskiej z rektorem, pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego. Byli też państwo deputowani. Poinstruowano nas, jak należy się zachowywać. Przede wszystkim nie powinniśmy zabierać głosu jako pierwsi. To król powinien się do nas odezwać i wtedy możemy z nim nawiązać jakąś rozmowę krótką, odpowiadać krótkimi zdaniami, zwięzłymi. Instrukcja była bardzo jasna i klarowa. No więc czekałam, aż ewentualnie król zechce do mnie przemówić. Przemówił. Zapytał, był uprzedzony o tym, czym się zajmuje, wywiązała się króciutka rozmowa i po tej oficjalnej części, była część nieoficjalna, w czasie której podeszli do mnie zaciekawieni deputowani, to znaczy nie wszyscy całe szczęście, tylko dwóch z nich, z całą masą znaków zapytania w oczach. Zaraz, zaraz, literatura belgijska, to znaczy co? Kto? Jak? jaki pisarz, jakie nazwisko, proszę coś powiedzieć, jakąś podpowiedź hmm. o jakiej literaturze belgijskiej mówimy. Więc to tutaj jakby trochę pokazuje, jesteśmy w 99 roku, czyli naprawdę w momencie, hmm. w którym już właściwie wszystko jest jasne, że ta literatura jest, że ona się pisze tam i że ona jest tworzona. Jest tworzona od 1830 roku, ale jak widać, to poczucie posiadania tej literatury jest bardzo, jest bardzo kruche. W 2011 roku ukazał się numer literatury na świecie poświęcony Belgii. W tym numerze są przetłumaczone fragmenty takiej bardzo interesującej, ciekawej, przewrotnej. Zabawnej książki pod tytułem Tęsknota za krajem, Autobiografia Belgii. Fragmenty tej książki, która jest ujęta w formie słownika opisującego w kolejnych hasłach alfabetycznie Belgię i całą jej specyfikę. Fragmenty tej książki przetłumaczył na potrzeby tego numeru pan dr Wiesław Kroker. I mamy tu hasło literatura. Ja przeczytam fragment, który wiele mówi znowu o, o tym, jak ta literatura jest myślana, jak się o niej myśli. W Belgii, gdzie szukamy swojej tożsamości, lubimy odmieniać przez wszystkie przypadki słowo literatura. Tak bardzo niedefiniowalne dla autochtonów, że przyjmuje zabawne oficjalne nazwy. Dwukropek. Literatura belgijska, francuska literatura Belgii, literatura francuska Belgii, literatura belgijska w języku francuskim, francuskojęzyczna literatura belgijska, literatura narodowa, literatura belgijska pisana po francusku, francuskojęzyczna literatura pisarzy belgijskich liter... i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To jest... Prawie cała strona mhm. kolejnych, coraz to bardziej absurdalnych, skomplikowanych, niemożliwych do ogarnięcia umysłem, w sensie, co to znaczy tak naprawdę nazwania dla tej literatury. Także widzimy, że literatura jest rzeczywiście wielkim problemem. Dlaczego tak się dzieje? W 1830 roku powstaje państwo belgijskie. Bardzo w krótkim czasie, mniej więcej między 1830-40 a 1870, Belgia staje się wielką potęgą, potęgą ekonomiczną, potęgą przemysłową. Ma bardzo wspaniałe dane, jeśli chodzi o eksport, jeśli chodzi o eksport myśli technicznej, niektóre kopalnie na Śląsku powstały dzięki myśli technicznej właśnie belgijskich in inżynierów. Więc jest potrzeba potwierdzenia tej wielkości, tej siły, tej potęgi na płaszczyźnie symbolicznej. Jak pokazać samym Belgom oraz innym, Francuzom, Niemcom i tak dalej, światu, że jesteśmy tacy wielcy, chociaż tacy mali, prawda? Bo to jest mały kraj. Jak pokazać? No pokazać to bogactwo, pokazać e, poprzez modernizację, poprzez różne przedsięwzięcia architektoniczne, poprzez e, wspaniałe budowle, które rzeczywiście powstają. Pałac Palais de Justice, czyli Pałac Sprawiedliwości, Pałac Pięćdziesięciolecia, nawet kanał sprawiający, że Bruksela staje się portem morskim, pomimo to, że dzieli ją od morza 125 kilometrów. Więc naprawdę rzeczywiście wielkie przedsięwzięcia oraz pomniki. No to rzeczywiście jest czas pomnikomanii. W 1830 roku powstaje komisja, komisja królewska do sprawiedliwości. W pomników, która wydaje rozporządzenie. Mówiące o tym, że w każdym mieście, miasteczku w Belgii ma powstać pomnik, który będzie pokazywał Belgom, jakich mają ważnych ludzi, że Rubensa należy kojarzyć z Belgią, że wielkich bohaterów historycznych należy kojarzyć z Belgią i tak dalej. Więc powstają pomniki. Ale nie ma pomysłu na literaturę. To znaczy, pomysł jest podobny jak w przypadku Komisji do Spraw Pomników, to znaczy tworzyć dzieła pomnikowe, prawda, historyczne, które będą pokazywać, jak, jak wielkie, Jaka jest ta nasza historia, pomimo tego, że jesteśmy niby tak młodzi, ale jednak historię mamy potężną. Więc rzeczywiście powstają powieści, powstają wiersze pisane na zasadzie konkursu, bo to są rzeczywiście konkursy często. Napisz wiersz na ileś tam, prawda, który będzie miał ileś tam wersów i będzie sławił potęgę belki. A czy nie było też takiej chęci, może, żeby wyciągać z przeszłości jakichś autorów czy poetów? Autorów nie. Autorów nie. Wyciągano malarzy, ale mm -hmm. o tym za sekundę powiem. Natomiast rzeczywiście w tej przeszłości szukano. I w 1867 roku Charles de Coster napisał Legendę de la Savizdrała, opowieść. Grubą, pokaźną, o przygodach dylasowła, które to przygody zostały zestawione, czy też wpisane w bardzo konkretną historię polityczną tego kraju. Rzecz dzieje się w XVI wieku i historia dylasowła rozwija się równolegle do historii Filipa II, który był potężnym księciem, potem królem, spadkobiercą Karola V. Budowniczego, wielkiej potęgi XVI-wiecznych terenów ówczesnej Belgii, Filipa II, który żył jednak w kompletnym oderwaniu, w odróżnieniu od Karola V, żył w kompletnym oderwaniu od tych prowincji, od Niderlandów. I to się czuło, to było bardzo mocno rozpoznawalne przez ówczesnych mieszkańców tamtych terenów. I no, w każdym razie ta legenda Tylasowicz buduje, rzeczywiście pokazuje XVI wiek jako ten taki mocny punkt odniesienia. Tam wtedy powstała potęga tamtej ziemi. Potęga również właśnie na tej płaszczyźnie symbolicznej, prawda, to znaczy wielkie malarstwo XVI-wieczne, flamandzkie czy holenderskie. Czyli czas wielkiego rozkwitu, ale również czas wielkiego buntu, wielkiego powstania, wielkiego sprzeciwu wobec ciemiężyciela, jakim byli Habsburgowie i ich katolicyzm, prawda? Czyli ten katolicyzm z jednej strony, protestantyzm z drugiej strony to tworzyło takie pole do, do buntu. I to jest ważny rys, dlatego że Dylso Wistrzeł, ten łotr nicpoń, ktoś, kto miał znakomite poczucie humoru, uwielbiał żarty ale wtedy, kiedy trzeba było, było oczywiście również poważny, on stał się nagle bohaterem narodowym. On stał się tym wzorcem Belga. Jest taki, tutaj chciałabym zacytować fragment z legendy Dylasowizdrzała, to jest dosłownie jedno zdanie, które opisuje Dylasowizdrzała i staje się jednocześnie takim, czy ja wiem, no, rodzajem archetypu Belga. Takim modelem psychologicznym może, który później powróci, bo myślę, że o tym też wspomnimy. Mianowicie, zdrzał, zawsze młody, bo nigdy nie umrze, będzie uganiał po świecie, nigdzie dłużej nie zagrzawszy miejsca. Będzie hołyszem, szlachcicem, malarzem, rzeźbiarzem. Wszystkim naraz. Prawda? Czyli to pokazuje tego belga jako kogoś napędzanego niesamowitą energią, kogoś młodego, kogoś gotowego na ciągłą zmianę, kogoś też takiego bardzo hybrydycznego. Prawda? Będzie wszystkim naraz, będzie takim, tym i tym. Takim człowiekiem renesansu. Tak, renesansu. No tak, tak. Więc to jest bardzo ważny ten moment. I Legenda de las buduje jeden z, z mitów założycielskich dla Belgii, dla kultury belgijskiej, dla literatury belgijskiej. Mit XVI wieku. I to jest wielki mit, który jest właściwie syntezą kilku mitów. Dlatego, że w tym micie, poza pewnym obrazem Flandrii, która jest tym ważnym elementem odróżniającym właśnie literaturę francuskojęzyczną, literaturę belgijską od literatury francuskiej. Piszemy po francusku, ale mamy swoją Flandrię, której wy nie macie. Flandrię z malarzami, Flandrię z mgłami, Flandrię z ciężkim, ciemnym niebem. Flandrię z pewnym rodzajem architektury, czerwoną cegłą. To wszystko... Buduje takie imaginarium, które wpisuje się na bardzo długo w literaturę belgijską. Czyli mamy w tym micie XVI wieku mit Flandrii, mamy mit Flandrii malarskiej, mamy mit nordycki, właśnie ta północność Belgii, literatury belgijskiej, jej germańskość również, bo Flandria była utożsamiana z szeroko pojętą germańskością. I wreszcie mit malarza-pisarza, czyli XIX-wieczny pisarz belgijski nie szuka wzorców literackich, we wcześniejszych gdzieś tam wiekach, on szuka wzorców wśród malarzy. I tutaj znowuż zacytuję Józefa Wiresa, który był pisarzem na przełomie XIX-XX wieku i on mówi coś takiego. Nasi pisarze, nie mając literackich przodków, instynktownie zwrócili się ku wielkim malarzom naszego kraju, a zwłaszcza ku renesansowi, epoce, w czasie której w pełni rozkwitały główne cechy naszej rasy. Tak to było określane. To zresztą się pięknie wpisuje w, w bardzo modne w XIX wieku teorie deterministyczne, prawda? Które zapoczątkował i które mówiły o tym, może nie tyle zapoczątkowało te teorie deterministyczne, oczywiście pojawiały się wcześniej dużo, ale i je bardzo upowszechnił, prawda? Że miejsce, w którym żyjemy, w którym mieszkamy, w którym tworzymy w bardzo istotny sposób wpływa na to, co tworzymy. I to były takie elementy, które miały właśnie, pani pytała, od Tą różnicę, o to szukanie różnicy, tej różnicy właśnie szukano w tym, w tej nordyckości i w bardzo szczególnym związku z malarstwem. Oczywiście tej różnicy szukano również w języku, bo no dobrze, język francuski tak, zgadza się, ale jednak my mamy coś innego do powiedzenia w Brukseli, czy w Liege, czy w Namur, niż w Lyonie, czy w Paryżu. Więc trzeba ten język uplastycznić, sprawić, żeby on rzeczywiście mówił. To, co my chcemy powiedzieć, żeby on nas rzeczywiście wyrażał. Stąd język francuski, w którym pisze się w Belgii, zwłaszcza w XIX wieku, na przełomie XIX-XX wieku, widać w nim pracę, widać w nim szukanie jakiegoś innego brzmienia, jakiegoś innego wyrazu. To praca nad składnią, to jest słownictwo, oczywiście, zapożyczenia z, z języka flamandzkiego, to jest też e, szukanie jakiejś malarskości tego języka języka belgijskiego po prostu, prawda, którego nie ma. Jeszcze może jedna rzecz, jeśli chodzi o to szukanie różnic, to jest to również może próba definiowania w inny sposób takich głównych nurtów literackich, jak prawda, czy naturalizm, symbolizm, nadrealizm. One w literaturze belgijskiej mają trochę inną definicję, trochę inaczej są pomyślane. Innym jeszcze sposobem na szukanie różnicy to jest poszukiwanie, jakby zagospodarowywanie innych takich form, które w literaturze francuskiej niekoniecznie są, nie są zaliczane do tej literatury wysokiej, czy na przykład literatura fantastyczna, czy komiks. No to są dwie takie specjalności, bardzo łatwo rozpoznawane jako należące do, do repertuaru. Chociaż ten komiks na przykład to do Francji dotarł ostatecznie, prawda? Tak. Teraz Francja też współcześnie się bardzo kojarzy z komiksem. Tak, tak oczywiście, tak. Natomiast rzeczywiście to, to, to w Belgii rozwijały się mm -hmm. szkoły komiksu, prawda? I, i to stamtąd przywędrowało, stamtąd się upowszechniło, i jakby Belgia pokazała, że komiks może mieć taką. Niekoniecznie musi się kojarzyć z zabawą, niekoniecznie musi się kojarzyć z czymś, co jest przeznaczone dla mało poważnej widowni, bo komiks może być niezwykle poważnym medium mówiącym o niezwykle poważnych sprawach, i to już wiemy w tej chwili, prawda? Ale no, to była długa droga. Właśnie mówiąc o współczesności, chciałam zapytać, czy obecnie są jakieś tendencje w literaturze belgijskiej, które mogłyby ją wyróżniać na tle literatury światowej? Myślę, że chyba czas tej, tego podkreślania, tej wielkiej różnicy się skończył. I to ma swoją, swoje przyczyny, to znaczy mity się wyczerpały. Mity się wyczerpały, one się wyczerpały zresztą dosyć wcześnie, bo już w okresie międzywojennym. Są różne przyczyny. Na pewno dążenie Flandrii do autonomizacji na różnych płaszczyznach, i płaszczyźnie politycznej, i płaszczyźnie symbolicznej, było takim momentem, takim elementem, który przyspieszył wyczerpywanie się tych mitów mi tu nordyckości czy mi tu Flandrii dlatego że to się zaczęło wymykać belgom francuskojęzycznym to co traktowali jako jako pewien rodzaj własności prawda ten jakiś obraz Flandrii on już tak przestał być ich do końca i Flamandowie to bardzo chętnie podkreślali. Były dwie wojny. W dziedzinie polityki pojawiły się przecież ustawy w latach 30., powstały ustawy o jednojęzyczności prowincji. Wcześniej mówiono, w cały, prawda, językiem oficjalnym był język francuski, flamandzki był zepchnięty na margines teraz były prowincje mówiące po w języku francuskim i prowincje mówiące w języku niderlandzkim. W związku z tym w 1930 roku Uniwersytet w Gandawie się flamandyzował, tak? To znaczy stworzyła się przestrzeń na tworzenie kadr, się kadr kultury, prawda, przyszłych, które się chciały autonomizować. Prawda? W związku z tym to wszystko sprawiło, że nagle zaczęto myśleć w trochę inny sposób. To znaczy już nie miejsce, w którym jesteśmy, nie przestrzeń, w której żyjemy, nas określa, ale język, którym mówimy. A że mówimy w języku francuskim, to my się chcemy teraz bardziej zbliżyć do tego Paryża, od którego wcześniej chcieliśmy się zdystansować i, i, i odróżnić. Teraz chcemy być tam. Teraz chcemy, niestety trzeba tak powiedzieć, rozpuścić się w sumie w tej kulturze i literaturze Francji. I to się rzeczywiście zaczęło dziać. Nastała dosyć długa, nie powiem, że jałowa, może że w pewnym sensie, bo to jednak nie powstrzymywało pewnych ruchów w kierunku oryginalności, ale powstała epoka neoklasycyzmu w literaturze belgijskiej, czyli takiego wymazania belgijskości, wymazywania belgijskości. Przecież sobie wyobrazić, że nawet Hergé, czyli autor popularnego komiksu Tata, zaczął w pewnym momencie na rysunkach, gdzie były przedstawione samochody z tablicami rejestracyjnymi, zmieniał tablice rejestracyjne belgijskie na tablice rejestracyjne francuskie. Przestano pisać szarplisznie, na przykład nie pisał w swoich powieściach rzekach, unikał słowa burmestro na rzecz mera po prostu, bo nie mówi się burmestro we Francji, tylko mówi się mer. Nie pisano dreve Pisa, no ale, żeby określić aleję, prawda? W związku z tym ta belgijskość znikała, i ona dosyć długo znikała, aż wreszcie pod koniec lat 70. znalazły się osoby, mam na myśli trzy konkretnie, chociaż było ich więcej, ale wyróżnię może trzy: Pierre Mertens, pisarz, Claude Javot, socjolog, i Marc Quachebeur, poeta, ale przede wszystkim badacz literatury, które powiedziały, stop, zaraz. Ale gdzie ta Belgia? Gdzie się podziała Belgia? Co się stało z belgijskością? I zaczął się wielki ruch, bardzo ważny z punktu widzenia właśnie tej tożsamości, rozpoznania siebie samych, który nazwano Belgitud. W tej Belgitud właśnie chodziło o, o określenie, kim jesteśmy, czym jesteśmy. I Mark Kuerzberg bardzo wyraźnie wskazał winowajców, to znaczy, winowajcą jest. Takie zjawisko, które on określił jako desistoir, czyli takie oderwanie od historii. On zdiagnozował problem. Belgowie nie mają, nie odczuwają więzi z historią, z własną historią, i trzeba to naprawić, trzeba im tę więź pokazać, trzeba to. Pozbierać do kupy, kolokwialnie mówiąc. Czyli to jest koniec lat 70., początek 80., przełom. W 76. opublikowany zostaje notabene we Francji w Nouvelle Littéraire, czasopiśmie francuskim, specjalny numer, numer czwarty, pod tytułem L'autre Belgique Inna Belgia. Gdzie właśnie dyskutowany jest ten problem belgijskości. I tam Mertens, ja tu może zacytuję, bo to jest często przywoływany cytat i bardzo, bardzo istotny, który pokazuje, o co chodzi w tym, w tym ruchu. Mertens pisze tak, kiedy wreszcie nauczymy się traktować nasze bękartwo, nasz status sierot, jako przywilej, kiedy wreszcie przestaniemy żyć między Paryżem i Amsterdamem. Kiedy wreszcie nauczymy się czerpać szczęście z faktu, że nie jesteśmy nic dłużni żadnej kulturze i że znajdujemy się na styku wszystkich wpływów, w równej odległości między głupim wstydem a niepoprawną dumą, taka mogłaby być nasza trzecia droga. Takie mogłoby być, jeśli ośmielimy się pomarzyć, belgijskie wyzwanie. Nie będąc od nikogo zależnymi, będziemy wreszcie znikąd i zewsząd. No widzimy tutaj echo. Ty z prawda? Który będzie wędrował przez cały świat i będzie, będzie zewsząd, prawda? Także to jest, to jest bardzo, bardzo ważny moment takiego pogodzenia się, przyznania, tak, jesteśmy Belgami, to jest nasza historia, to jesteśmy my, tacy jesteśmy i okej, okay, i sobie dalej z tym żyjemy i już się tym jakby nie, nie zajmujemy. I właściwie ciekawe jest to, że te pytania, które Belgowie sobie od zawsze zadawali i które sobie może bardziej intensywnie z powrotem zaczęli zadawać w tym momencie, na przełomie lat 70., 80., czyli pytanie o rozpoznanie samych siebie, o poczucie przynależności bądź jej braku, o taki rodzaj nomadyzmu czy nomadyczności, prawda? tych wędrówek między różnymi miejscami, pytania o filiację, pytania o dziedziczenie, kim są nasi przodkowie i co my od nich mamy. Pytanie o miejsce w rzeczywistości społecznej, politycznej, pytanie o inność, o drugiego człowieka, to są wszystko pytania, które przecież zadaje sobie cały świat i które stały się nagle czymś niezwykle uniwersalnym. One zaczęły się coraz bardziej doprecyzowywać, dlatego że no, badacze literatury współczesnej mówią, że ta współczesna literatura, bez względu na to, czy mówimy o belgijskiej, francuskiej, jakiejkolwiek, to jest literatura, która szuka więzi. Różnych więzi. Więzi człowieka z samym sobą, ze swoją przeszłością, ze wspólnotą, z drugim człowiekiem, z miejscem, z przyrodą. To są uniwersalne pytania, to są uniwersalne poszukiwania, i literatura belgijska jak najbardziej jest w tym. Ona ma też swój głos. Przy czym nie chciałabym też, żeby tak wyciągnąć z tego taki wniosek, że ta, ta belgijskość, takie podkreślenie tej belg kompletnie, belgijskości kompletnie znika. Nie, nie znika kompletnie. Jest rzadkie i dotyczy przede wszystkim pojedynczych jednostek. Prawda? To już nie jest, są rozważania i poszukiwania na poziomie zbiorowości, na poziomie jakiejś wspólnoty, tylko to są takie własne poszukiwania. I tutaj mamy przykład takiego współczesnego poety, pisarza, powieściopisarza również, Sergea de Serge Delew który napisał w 1995 roku taki wiersz, no ja w, nie ma polskiego tłumaczenia, wiersz nosi tytuł Nor, Północ. Czyli mamy powrót tego, prawda, mitu i nie będę cytować całego, ale bardzo filologicznie oczywiście przetłumaczę pierwsze może cztery wersy. Je suis de ton cyclique et de pluie czyli jestem z powracającej jesieni i ukośnych deszczów. Je suis de novembre aux cieux affamés, et des tempêtes harmoniques. Czyli jestem z listopada o wygłodniałym niebie i harmonijnych wiatrach. I kończy, je suis du nord, jestem z północy. Każdy wers tutaj zaczyna się od słowa je suis, jestem. Czyli jest to bardzo silne powiązanie, prawda, tożsamości, wyrażenia własnej tożsamości i powiązania tej tożsamości z konkretnym miejscem na mapie geograficznej, prawda. I ten wiersz jest wspaniałym echem wiersza, który powstał w 1911 roku i wyszedł spod pióra wielkiego poety, narodowego poety francuskojęzycznej Belgii, czyli Emila Verarena. I ten wiersz pod tytułem Równiny został opublikowany w zbiorze Tut la Flandre, czyli Cała Flandria. I tam Veraren też bardzo wyraźnie pisze, Je suis née là-bas, urodziłem się tam, dans les brumes de Flandre, w mgłach, Flandry. I kontynuuje w ten sam sposób, zwracając uwagę na niebo de fumée et de cendre, czyli niebo jakby z, z mgły, z, czy też z, z dymu i z popiołu, prawda? Pokazując kolor tego nieba, czyli jednocześnie zwracając uwagę na klimat, na, konkretną, na konkretne uwarunkowania geograficzne. Także tu jest początek XX wieku, tu mamy koniec. Serge'a Deleva, który też o tej północy mówi, ciągle się tam umieszcza, ale. Ale tak jak, tak jak wspomniałam, to już jest na poziomie zupełnie indywidualnym, takiego jednostkowego, osobistego poszukiwania siebie w świecie. Zainteresowało mnie oczywiście to, o czym teraz pani mówi, właśnie to, że Belgia leży nad Morzem Północnym. Też w różnych artykułach, które czytałam, dowiedziałam się z nich, że woda w ogóle jest taką metaforą czy symbolem, który bardzo często się przewija w belgijskich dziełach pisanych. I jeszcze w tych wierszach, które pani cytuje, też pojawia się oczywiście i deszcz, i mgła, i to kreuje taki, jak jednak, bardzo, bardzo Konkretny obraz tej Belgii. I chciałam zapytać, skąd to zainteresowanie Belgów wodą? Ja bym powiedział, że nie tylko wodą, ale w ogóle przestrzenią, w ogóle geografią, bym tak powiedziała. Dlatego, że, tak jak już trochę powiedziałyśmy o tym, Belgia jakby na początku swojego istnienia bardzo mocno utożsamia się z pewną przestrzenią. To znaczy, definiuje się w, wobec jakiejś przestrzeni. Nazywają sami siebie pays de l'entre-deux, czyli kraj. Pomiędzy, bo to rzeczywiście kraj pomiędzy, i na, na tą, oj, cóż to za słowo, pomięzość, no ale to chyba <laughs> jednak nie, no ale na ten status bycia pomiędzy wskazuje jeszcze jeden mit, o którym nie wspomniałam wcześniej, a który był bardzo ważny. Mit założycielski, tak zwany mit duszy belgijskiej, zaproponowany pod koniec XIX wieku, w latach 90. XIX wieku, przez Edmonda Picarda. Edmond Picard był pisarzem, był też adwokatem, był mecenasem sztuki, literatury, kimś bardzo istotnym dla środowiska artystycznego ówczesnej Belgii, ówczesnej Brukseli. I Picard napisał artykuł do czasopisma Revue Encyclopédique Larousse, bodajże, tak go właśnie Dusza Belgijska. I czym jest ta Dusza Belgijska? Otóż Dusza Belgijska to jest mieszanka, to jest hybryda, to jest coś, co wynika, co ukształtowało się na skutek pewnego położenia geograficznego Belgii, która jest, i tam padają konkretne określenia no, geograficzne czy też przestrzenne, skrzyżowanie, trójkąt, prawda? Miejsce, gdzie na styku różnych kultur, a przede wszystkim na styku łacińskości i germańskości na styku tych dwóch wpływów, wpływu łacińskiego i germańskiego, przy czym germańskość rozumiana jest nie tylko jako Niemcy, czy Flandria, ale również wchodzi tutaj Anglia. Z kolei łacińskość to jest Francja, ale to jest również Hiszpania, no bo przecież, prawda, ślady obecności Habsburgów hiszpańskich są ciągle trwałe. Także ten sposób definiowania swojego takiego hybrydycznego statusu, bycia jakimś pomiędzy różnymi określonymi prawda, rzeczami, tożsamościami, to jest to, to, co Belgów określa. Więc oni chętnie opisują siebie czy wpisują siebie w pewien pejzaż. Morze Północne, no tak, może Północne, no już sama nazwa Północne, prawda, no to, to, to jest. To jest Nawiązanie do tej nordyckości. Rzeka Skalda, czy rzeka Moza, to są te dwie rzeki, które, no Weraren, o którym tutaj wspomniałam, on niejeden poemat poświęcił właśnie Skaldzie, która jest tą rzeką, czy Weraren, ale nie tylko, była jeszcze pisarka wspaniała na początku XX wieku, Marie Gevers, która też pisała o Skaldzie, jako o tym, o tej rzece matce. Prawda? Która żywi, która odżywia cały ten region. Wspominam Wercharena, wspominam Marie Gewers, czyli mówię o pisarzach początku XX wieku, ale Serge Deleuve, już wspomniany wcześniej, też napisał wspaniały 50-kilkustronicowy poemat pod tytułem Meuse, Fleuve, Nord, czyli Moza, Rzeka, Północ. Cały program artystyczny i cały program też, no nie wiem, też samościowy w pewnym sensie jest w tym, jest w tym tytule. Więc rzeczywiście woda jest woda pod postacią no, może Północne, rzeki, mgły, deszcze to jest ta przestrzeń, która jest często opisywana i do której często się są odwołania. Także ma to związek z tożsamością w tym sensie, że przypisane te elementy są do konkretnego położenia na mapie geograficznej. Mówiąc o przestrzeni, wydaje mi się, że w tym, o czym Pani opowiada, też bardzo ważną rolę ma pejzaż. I tak sobie myślę, że często w literaturze pejzaż pojawia się jako na przykład jakieś przedłużenie. Bohatera, tak? Albo jako metafora jego stanu umysłu czy stanu emocjonalnego. Czy jest to może coś charakterystycznego dla literatury belgijskiej, skoro to otoczenie jest takie istotne? Ja bym nie powiedziała, że to jest coś szczególnie charakterystycznego tej, mm -hmm. dla literatury belgijskiej. Może pewien rodzaj pejzażu tak. Bo jeśli chodzi o sam sposób takiego właśnie przedstawiania i takiego używania pejzażu czy natury, to oczywiście znamy to już od dawna, prawda? I to jest obecne w, w każdej literaturze, w każdej epoce. Natomiast tutaj chodzi o pewien rodzaj pejzażu. I to, co jest ważne w przedstawianiu przestrzeni, powiedziałabym, jeśli chodzi o literaturę belgijską, coś, co, co można by ewentualnie nazwać pewną cechą charakterystyczną. Tej przestrzeni jest, ja bym powiedziała, że, no tak, wspomniałyśmy o tym, o Morzu Północnym, o Skaldzie, to są takie stałe elementy tej, tej przestrzeni stałej, ale jest też szukanie przestrzeni dla siebie, prawda? I, i to jest bardzo, bardzo mocno obecne w pewnym momencie u, u Belgów i pokazywanie z jednej strony domu, prawda? Poszukiwanie tego. Wzoru, czy wzorca, czy, czy domu? Jest to rodzaj, wręcz powiedziałabym, figury poetyckiej, czy, czy jest, to, jest to jakiś rodzaj metafory, również dom, przedstawianie domu, ale też szukanie tego domu, szukanie podróżowanie, przemieszczanie się w poszukiwaniu jakiegoś takiego stałego miejsca i bardzo i, i sporo pisarza o tym mówi. Delew wspomniany, nie dotychczas Dominik Roland, Jacqueline z z znana chyba coraz bardziej znana polskiemu czytelnikowi z, z racji niedawnego tłumaczenia jednej z jej książek. Vera Feder, naprawdę trzeba by wymienić Zmienić niemalże połowę słownika pisarzy belgijskich, żeby pokazać ważną rolę przestrzeni. Natomiast to, co jest też ciekawe, jeżeli mówimy o pejzażu, to wydaje mi się, że pewnej inspiracji dla opisywania przestrzeni Belgowie szukają również w malarstwie. I to jest jakby jeszcze inny model przestrzeni, prawda, który jest eksploatowany przez literaturę belgijską i to się dzieje zarówno w, na przykład w, w twórczości naturalistów, takich jak przede wszystkim Camille Monnier, który zresztą bardzo blisko był związany z jednym z malarzy ówczesnych, przedstawicieli tak zwanego luminizmu, no, tak jakby jakiś rodzaj od, odłamu bym powiedziała impresjonizmu, Emil Claus, o, o nim mówię. Bardzo blisko był z nim związany i to było widać. To znaczy, w jego opisach przyrody, w jego opisach, on napisał cudowną książkę, dzięki której stał się takim oficjalnym przedstawicielem naturalizmu w Belgii. Książka nosi tytuł Amal, samiec, gdzie po prostu opisy przyrody przyprawiają o zawrót głowy. I to są opisy niezwykle malarskie, w których rzeczywiście on stara się posługiwać piórem niemal jak pędzlem. To znaczy, to jest. To jest malowane, to jest, tam są wykorzystane wszelkie możliwe środki malarskie do opisu lasu na przykład. I tak samo myślę sobie o opisach, przy czym to już niekoniecznie przyrody, ale takich bardziej opisach miasta u Dominique Hollin. Dominique Holland dla której taką postacią opiekuńczą, tak to zostało nazwane, figure tutelaire, czyli taka postać opiekuńcza, był Bruegel. Bruegel, starszy, niezwykle ważny malarz dla literatury belgijskiej. I ten język Bruegla, te opisy Bruegla, język, jakim. On opisywał świat w swoich obrazach. Widzimy, odczytujemy w opisach Dominicola, w opisach pejzażu wewnętrznego, ale też pejzażu mi miejskiego u Dominicola. To jest brutalny język, to jest język bardzo, bardzo mocny, bardzo nie w sensie nie wiem jakiejś wulgarności, ale w sensie takiego wielkiej siły wyrazu. Takiego bardzo dobitnego, mocnego, ostrego pokazywania rzeczy, których nie chcemy oglądać. Więc ym, tak bym powiedziała, że ta przestrzeń malarska ona zostaje w ten sposób umieszczona w przestrzeni utworu literackiego i służy do ukazywania różnego rodzaju pejzażu. Czyli można na przykład czytać książkę i jednocześnie potem oglądać obrazy danego malarza, jak właściwie ilustracje. Jak najbardziej. Wręcz, mm -hmm. jeśli mówimy o Dominicola, to jest, jest w książkach, to jest chyba o 1977 rok, mam wrażenie, to jest Dulegriet, czy Dulechrit, różnie to jest czytane. Po polsku należałoby to przetłumaczyć Szalona Gocha. Mm -hmm. Jest to, no bo grit, no to jest mm -hmm. to skrót, prawda, od Małgorzaty, Szalonej Małgorzaty, obraz Broigla, który pokazuje wielką postać potężną centralnie, ukazana jest postać kobiety wyposażonej w różnego rodzaju akcesoria, kuchenne, chochle, garnki, patelnie. Ma zaciętą twarz i zmierza prosto w kierunku piekła, bram piekieł. I ciągnie za sobą całą armię ludzi i, i sieje zniszczenie. Jest to bardzo apokaliptyczny obraz i on jest, został wklejony znaczy to, po pierwsze to jest tytuł powieści Dominicola, jest wklejony w oryginalnej wersji książki, jest wklejony przy stronie tytułowej, czyli tak jakby jest od razu zaproszeniem do szukania analogii, prawda, między jednym i drugim. I zresztą ta analogia, ona już w samej konstrukcji utworu do Nikola jest bardzo dobrze widoczna, ponieważ tam nie ma rozdziałów, tam są kroki. Nie jest pierwszy rozdział, drugi rozdział trzeci, rozdział, mhm. tylko pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok. Zupełnie tak jak ten marsz tej. Szalonej Gochy, prawda? I to jest marsz przez życie, przez pamięć, powracanie do domu właśnie, rodzinnego, zresztą obsesyjny zupełnie, tematu Dominique Hollande, o którym pisała we wszystkich swoich książkach, bardzo wielu i który to się nigdy nie nudzi, to można czytać i czytać, to jest niezwykłe zupełnie. Bardzo pani dziękuję za ten przekrój historyczno-literacki o Belgii. Ja się bardzo dużo tutaj dowiedziałam rzeczy, o których absolutnie nie miałam pojęcia. Mam nadzieję, że ten odcinek zachęci słuchaczy do odkrywania dalej. Natomiast zawsze jak nagrywam podcast tak stricte o literaturze, to pytam moich gości na sam koniec o książki do polecenia i wiem, że pani dzisiaj też przygotowała dla naszych słuchaczy, kilka polecajek tak zwanych. Tak, rzeczywiście mam tutaj kilka propozycji. Niestety ciągle jeszcze bardzo mało literatury mm -hmm. belgijskiej jest tłumaczone i to jest, to jest mój wielki ból i to jest wielki żal, ponieważ uważam, że jest bardzo wiele wspaniałych Powieści, wspaniałych rzeczy, które dobrze by było, żeby polski czytelnik mógł je poznać. Mamy sporo fragmentów przetłumaczonych, o tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o te naj, naj, najnowsze rzeczy, najnowsze lata, no to w 2011 roku, tak jak już wspomniałam, powstał numer literatury na świecie poświęcony Belgii. Jak wiemy, Zawsze w, w każdym numerze literatury na świecie są fragmenty tekstów literackich tłumaczone. I tutaj mamy rzeczywiście, no jest moja ukochana Dominique Roland z fragmentem książki Nieskończoność w domu. Jest Givas, jest Caroline Lamarche z fragmentem wspaniałej powieści, bardzo kontrowersyjnej, opowiadającej o niezwykłej przyjaźni i powiedziałabym nie tylko przyjaźni rodzeństwa Karla i Loli, tytułowych. Jest opowiadanie François Emmanuela bitnego współczesnego pisarza i jednocześnie psychoanalityka tłumaczenie noweli krótki kurs dystansu miłosnego więc warto zajrzeć do tych do tej literatury na świecie bo można sobie jakąś, jakieś wyobrażenie tutaj z tego zbudować na temat tej literatury. Innym miejscem do czytania fragmentów jest Nowa Dekada Krakowska. Koledzy z Krakowa podjęli się również tłumaczenia kilku fragmentów literackich. Między innymi no jest znowuż Caroline Lamarche i jej fragmenty powieści Niedźwiedź. Są fragmenty powieści Jacqueline Arpmana, Orlanda. Bardzo bym chciała, żeby ta rzecz została przetłumaczona w całości. To jest świetna książka, nawiązująca swoim tytułem do Orlando Virginia Woolf, oczywiście. I y, można się domyślać, że kwestie płci, kwestie różnicy płci y, są tutaj y, centralnym tematem, bardzo interesujące, bardzo współczesny, bardzo gorący temat. Są też fragmenty. Kenana Gorguna to jest pisarz belgijski pochodzenia tureckiego, który, no właśnie, on bardzo dużo mówi o, o, o tej nieustabilizowanej tożsamości i tytuł powieści Anatolia Rapsody, Powrót do donikąd. Tutaj też cały program właściwie jest w tym powrocie donikąd y, zawarty. Również w dekadzie krakowskiej został przetłumaczony fragment y, powieści Piccy bandy, Czarny wariat w krainie białych. I no, niestety nie było czasu, o wielu rzeczach nie powiedziałyśmy, ale Belgia to jest również Kongo, to jest, Belgia jest y, no, może nie potęgą kolonialną, czy była potęgą kolonialną, bo mieli jedną kolonię w postaci Konga, w którym zresztą dosyć mocno narozrabiali. I tutaj bardzo polecam książkę Adama Hochschilda pod tytułem Duch Króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce. Rzecz mocna, pokazująca tę mroczną, mroczną odsłonę Belgii. I również, jeżeli mówimy w, o tym kontekście kolonialnym, w tym roku bodajże została wyszła książka Incoli Jean Bofana pod tytułem Kongo Ink Testament Bismarcka. To jest wydawnictwo w podwórku i w przekładzie Katarzyny Marczewskiej. Pani Katarzyna Marczewska przełożyła również powieść wspomnianej już Jacqueline Achman, ja, która nie poznałam mężczyzn. Doskonała rzecz, która wiele mówi o tożsamości o tożsamości kobiety. Ja jeszcze tylko dodam, że dla zainteresowanych o książce Jacqueline Achman. Również z panią Profesor oraz z tłumaczką Katarzyną Marczewską, rozmawiałyśmy w marcu i ta rozmowa jest nagrana, i można ją obejrzeć tudzież wysłuchać na YouTubie naszego wydziału. Bardzo też serdecznie polecam. I wreszcie książka, która już jakiś czas temu została tu przetłumaczona, chyba to jest 2010. No nie, nie, nie będę strzelać, niestety nie, nie pamiętam tej daty, ale książka przetłumaczona przez panią Barbarę Grzegorzewską. Żana Filipa Tusanta pod tytułem Łazienka. To jest powieść manifest pewnego ruchu literackiego zwanego minimalizmem, powstała w 1985 roku, ale to jest również powieść manifest pewnej postawy życiowej, która wydaje mi się pozostaje niezmienna od tamtego czasu i w której bardzo łatwo mogą się zobaczyć y, również współcześni młodzi ludzie. Książka zaczyna się, zresztą książka odniosła wielki sukces, została przetłumaczona na milion języków i zaczyna się od słów, no nie, nie mam polskiego niestety tłumaczenia, ale zaczyna się od takiej sceny, zresztą na okładce w francuskiej wersji tej powieści jest y, obrazek, który pokazuje głównego bohatera siedzącego w wannie, bo taka jest jego decyzja. Otóż na pierwszej stronie w pierwszym paragrafie w pierwszym akapicie tej książki on oznajmia, że postanowił żyć w wannie. I tak się zaczyna ta książka. On wychodzi z tej wanny, to mały spoiler, ale wydaje mi się, że warto przeczytać i dowiedzieć się dlaczego postanowił żyć. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naprawdę to było bardzo ba, bardzo bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie, bo jako absolwentka romanistyki po licencjacie tylko, z Belgią miałam bardzo niewiele do czynienia. I zarówno na samych studiach, ale też prywatnie w życiu, więc e, ta rozmowa też by, mi była jakby trochę w pewnym sensie potrzebna dla poszerzenia horyzontów. Bardzo dziękuję również za tę możliwość poopowiadania o mojej pierwszej wielkiej pasji naukowej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wysłuchaliście odcinka podcastu Neotok nagranego w studio Radia Campus. Montażem zajął się Franek Wójcicki, a grafiki zrobiła nam Weronika Rosik. Wszystkie wspomniane w odcinku źródła znajdziecie w opisie na platformie, z której teraz korzystacie. Zachęcamy do śledzenia Wydziału Neofilologii na Instagramie i Facebooku. Jeśli macie uwagi, pytania lub sugestie dotyczące tematów, które moglibyśmy poruszać, koniecznie do nas napiszcie. Ja nazywam się Maria Łusakowska. Dziękuję, że nas słuchacie i do usłyszenia.